Witam Państwa serdecznie. Telewizja w Polsce.pl i nasze codzienne gorące pytania. A dziś to pytanie brzmi: dlaczego sądy pozwalają pluć na polski mundur? O tym będę rozmawiała z naszymi gośćmi. Goran Adrianić, publicysta tygodnika Sieci, jest z nami. Witam serdecznie. Jest z nami również Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Witam Panią serdecznie. Kłaniam się Państwu. Gdy nasi pogranicznicy chronią dzielnie wschodniej granicy Polski, stawiając uzasadniony odpór nasłanym przez Putina i Łukaszenkę migrantom mającym zdestabilizować Polskę w ramach zaplanowanej wojny hybrydowej, pewne środowiska, wydaje się, nie rozumieją tego, co dzieje się, i pomawiają publicznie, a nawet obrażają Straż Graniczną, wyzywając od morderców czy maszyn bez mózgu. Tak było, jak pamiętamy, w przypadku celebrytki Barbary Kurdej-Szatan. W obronie dobrego imienia funkcjonariuszy stanęła polska prokuratura. Jednakże sądy, zarówno w pierwszej instancji, jak i w drugiej, niestety sprawę zbagatelizowały i umorzyły. A my zapytaliśmy, co sądzi na ten temat polskie społeczeństwo. Zobaczmy teraz na sondaż wykonany przez pracownię Social Changes. I właśnie na pytanie, czy polskie sądy powinny karać osoby, które poniżają funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy broniących wschodnich granic przed nielegalną imigracją, Polacy odpowiedzieli. Ponad 56% badanych uważa, że tak, sądy powinny karać takie osoby. 31% uważa, że zdecydowanie tak, 25% badanych raczej tak, 9% zdecydowanie nie i 13% raczej nie, co daje sumarycznie 22% Polaków jest przeciwko karom zasądzanym przez sądem za poniżanie polskich pograniczników i żołnierzy. A 22% badanych po prostu nie ma zdania, więc odpowiedziało: trudno powiedzieć. Pani Agnieszko, polskie społeczeństwo ewidentnie jest przeciwko decyzjom sądu. I co pani na to? Znaczy, to już od długiego czasu, od wielu lat obserwujemy taką sytuację, że polskie społeczeństwo jest w ogóle bardzo niezadowolone z funkcjonowania sądów, czemu dawało dowód w licznych manifestacjach i protestach. Ale zacznijmy od tego, że sądy zostały skrajnie upolitycznione. I ten sondaż, który pani redaktor przed chwilą zaprezentowała, właśnie tego też dowodzi. To znaczy, z jednej strony większość Polaków jest przeciwko jakby takiemu niekaraniu za przestępstwa ewidentne, bo dodajmy, że przestępstwo w wypadku Barbary Kurdej-Szatan było ewidentne. Ewidentnie został złamany artykuł 226 kodeksu karnego i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Zostało to zrobione publicznie, więc nawet jeżeli chodzi o udowodnienie tej winy, nie było żadnego problemu. Natomiast ze względów stricte politycznych, przypuszczam, pani Barbara Kurdej-Szatan nie została ukarana. To zresztą jest nie jedyny kuriozalny wyrok, jeżeli chodzi o państwowość polską. I ja mam takie wrażenie, że sądy, walcząc z partią polityczną, której są przeciwne, że wielu sędziów, którzy jest przeciwnych władzy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, uczyniło sobie jakieś własne poletko z sądownictwa. I zapadają wyroki kuriozalne, tak jak choćby ten właśnie w wypadku pani Barbary Kurdej-Szatan, czy też wyrok, który, zgodnie z którym nazwanie prezydenta państwa debilem nie jest zniesławieniem. To porównajmy sobie to, państwo drodzy, do faktu chociażby ukarania Jarosława Kaczyńskiego wielką karą za to, że wyraził opinię, dodajmy, wyraził opinię, że działania ministra, byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego są niezgodne z interesem państwa i stanowią jakby zdradę państwa. To była opinia. Za opinię został ukarany, a w sytuacji, kiedy padają ewidentne obelgi z ust Barbary Kurdej-Szatan czy pod adresem prezydenta państwa, sądy uznają, że to zniesławieniem nie jest. No jeżeli to nie jest zniesławieniem, to co miałoby nim być? Właśnie, dobre pytanie. Goranie, taki wyrok
uderza w państwo polskie, dając przyzwolenie na brak szacunku dla władzy, dla polskiej państwowości. Jakie to ma oddziaływanie na społeczeństwo? No, sądząc po tym, jakie są wyniki tej ankiety, które teraz wymieniłyśmy, w tym momencie jeszcze nie za dużo, bo jest, Bogu dzięki, jest, ludzie jeszcze myślą normalnie i wiedzą, w jakiej sytuacji jesteśmy, wiedzą, że nasze bezpieczeństwo jest w tym momencie nie bezpośrednio zagrożone, ale jest taka groźba z wschodu i ona może stać się mocniejszą i mocniejszą w przyszłości. I że w takiej sytuacji po prostu polski mundur, jak mówimy tutaj, zasługuje na obronę, na szacowanie, na szacunek, na to, co potrzebuje w tym momencie. Potrzebuje poparcia przede wszystkim. I to, jak widzimy z tych wyników tych ankiety, to poparcie jeszcze istnieje i jeszcze jest mocne. Ja pisałem komentarz po tym wyroku w sprawie pani Kudej-Szatan i zapytałem takie pytanie, kto będzie bronił od nienawiści Straż Graniczną Polską? To jest pytanie, bo ci, którzy to mają robić, znaczy polskie sądy, to nie robią. No i to jest poważny kłopot. Natomiast jak powiedziałem, już widzimy, że to jest trochę sytuacja patologiczna, o tym, co pani też mówiła przede mną. I to jest rzecz jasna, że w obszarze sądowym rzeczy po prostu nie funkcjonują. Mamy wyroki, które są kuriozalne, powiem tak, to jest taki eufemizm, po prostu nawet skandaliczne, bo to jest to, co się dzieje z panią Kudej-Szatan, po prostu ma kontekst polityczny. To jest rzecz jasna. Ja pamiętam, jak po tym, co pani Kudej-Szatan powiedziała na temat Straży Granicznej, że w pierwszym okresie tam wyraziła żal z powodu tego, mówiła, że ona tak nie myślała, że ona jest z rodziny patriotycznej i tak dalej, i tak dalej. A potem uświadomiła, że to, co się stało, zrobiło jakoś taki rodzaj bohaterkę z niej w obszarach opozycji. Pamiętamy, ona była gościem na Campus Polska i mówiła o hejtu publicznym, znaczy osoba, która inaugurowała ten hejt publiczny z tym, co powiedziała na temat Straży Granicznej, teraz mówi o hejcie. No i mówi o tym, jak ofiara hejtu. No jest po prostu paradoksalne. Także to jest jasne, że to był taki kontekst polityczny. Ja mówię, to się dzieje i sytuacja, w której sądzi akurat pozwalają pluć na polski mundur, jest coś, co nas ma martwić. Jak to będzie dalej, to zobaczymy. W każdym razie ta wojna hybrydowa na granicy z Białorusią jeszcze trwa, niestety nie wiemy, kiedy skończy. I będą na pewno jeszcze takie sytuacje, gdzie będzie potrzebne poparcie dla Straży Granicznej. Zobaczymy, jak to będzie toczyło dalej. W tłumaczeniu, w uzasadnieniu sędzia napisała, że ten czyn Barbary Kudej-Szatan nie zawiera znamion czynu zabronionego. Czytamy w wyroku. Prokuratura oczywiście złożyła zażalenie od tej decyzji i chyba jest to postępowanie słuszne, pani Agnieszko. No proszę państwa, należałoby się zastanowić, jaki byłby wyrok sądu w sytuacji, w której na przykład ktoś z nas nazwałby sędziego debilem czy sędziego mordercą, tak? To jest bardzo dobrze postawione pytanie. Jeżeli nazywanie kogoś osoby publicznej, funkcjonariusza publicznego w ten sposób nie jest zniesławieniem i nie ma znamion przestępstwa, to znaczy, że można wszystko. My już od dłuższego czasu obserwujemy taką walkę dwóch systemów wartości i właściwie sądy zostały w nią oprócz takiego jeszcze podstawowego swojego uwikłania i faktu, że sędziowie są też członkami czy sprzymierzeńcami partii politycznych, sądy zostały w tę walkę tego systemu wartości też uwikłane. Bo oto mamy grupę osób w Polsce, która dba o państwowość i szerzy jakby szacunek do państwowości, patriotyzm i stara się jakby budować to, co przez lata komuniści w naszym narodzie niszczyli. I mamy drugą grupę, związaną właśnie niestety z obecną opozycją totalnie niekonstruktywną, która to grupa po
prostu uważa, że można robić, co się chce i że jakby państwo się nie liczy, tożsamość się nie liczy, tradycja się nie liczy, historia się nie liczy. I te ataki na funkcjonariuszy publicznych, na Straż Graniczną, na Urząd Prezydenta, na właściwie, tak, to są ataki na państwowość polską, bo de facto ci ludzie się kompletnie, jakby można wnioskować, z państwem polskim nie utożsamiają. Ci, którzy się utożsamiają, są pewnie w tych 56%, które nie popierają takiego zachowania i uważają, że powinno być karane. I tak jak mój przedmówca też powiedział, dobrze, że jeszcze taki wysoki procent ludzi tak uważa, ale to jest przerażające, że prawie połowa społeczeństwa może być innego zdania. Goranie, niewątpliwie taki wyrok jest szkodliwy z punktu widzenia społecznego. Jak ci się wydaje, jakiego rodzaju karę powinien sąd zasądzić w przypadku poniżania Straży Granicznej, żeby społeczeństwo odczuło, że tak robić nie wolno? No to te kary są zdefiniowane z ustawami, które mamy. Ja nie jestem kompetentny, żeby mówił, jakie kary. Natomiast czy to powinna być przynajmniej grzywna, tak? Która nie jest karą mocno dotkliwą, ale jednak daje taki sygnał: uważajcie, tak nie wolno robić. Mnie się wydaje na przykład, że odpowiedzialną karą na przykład byłaby jakaś praca społeczna w takim przypadku, bo jeśli się obraża polski Straż Graniczny albo polskiej armii, która jest częścią tego społeczeństwa i który dba o bezpieczeństwo tego społeczeństwa, wydaje mi się, że to jest kara odpowiedzialna w takim przypadku. Natomiast to, co jest też ważne w tym wszystkim, jest, że nie robić sytuację bohaterską z takich rzeczy, że po prostu zmówię na nienawiści do Straży Granicznej robić jaki rodzaj bohaterstwa społecznego. No to jest to, co się stało w przypadku Kudesza. To, co jest dla mnie ważne, jest, żeby po prostu uświadomiły, i to jest oczywiście, tutaj jest decydujący wpływ mediów, wpływ przede wszystkim opinii publicznej, znaczy, żeby uświadomiły, że po prostu to jest niedopuszczalne mówić coś takiego w takiej sytuacji, gdzie Straż Graniczna robi to, co robi, gdzie mam bardzo trudne prace, bardzo wrażliwe prace, powiedziałbym. To, co jest dla mnie ważne, jest, według wszystkich informacji, które mamy w tym momencie, jest, że Straż Graniczna robi w tym samym czasie wszystko, żeby ubezpieczyła granice i wszystko, żeby pomogła tym ludźmi, którzy są po prostu zmanipulowani w tej sytuacji. Oczywiście jest też taka kwestia, ja takie pytanie, myślę, że to pytanie jest jak bardziej możliwe w tym sytuacji. Dlaczego ci ludzie, którzy wiedzą, jaka jest niebezpieczność na granicy, dlaczego oni się decydują robić takie rzeczy, w ogóle ryzykować życie, a często i życie własnych dzieci. Są najprawdopodobniej oszukiwani, tak? Obiecuje im się złote góry i wynika to prawdopodobnie z tego. I ostatnie moje pytanie, pani Agnieszko, rodzi się takie pytanie, czy w ogóle celebryci powinni komentować tak poważne sprawy? Przede wszystkim powinni bardzo uważać, bo bardzo często nie mają wiedzy na temat spraw politycznych czy gospodarczych, a wykorzystują fakt właśnie bycia celebrytą do głoszenia konkretnych poglądów. Ja tu jeszcze chcę wrócić do sprawy pani Barbary Kurdej-Szatan. Zwróćcie państwo uwagę, że ta tak zwana opozycja totalnie niekonstruktywna i tak świat uważający się w Polsce za część postępową sceny politycznej, czyli taki jakby proeuropejski, dopuszcza się takich przewinień, które w innych państwach Unii Europejskiej byłyby nie do pomyślenia, byłyby bardzo surowo karane. Tego typu zachowania w Holandii, gdyby ktoś na przykład obrażał policję, tak jak Marta Lempart, czy właśnie Straż Graniczną, tak jak pani Kurdej-Szatan, byłby bardzo surowo ukarany. To samo dotyczy wielu innych państw. Proszę zobaczyć, jak się obchodzą służby państwowe z obywatelami Unii Europejskiej, jeżeli jakieś tam granice są przekraczane. To jest po prostu sytuacja, w której ci, którzy uważają się za postępowych,
tak naprawdę stanowią jakiś margines i zaścianek, bo zaścianek w sensie mentalnym, ponieważ nie są w stanie uznać jakiegoś systemu wartości nowoczesnego, europejskiego, w którym mieści się między innymi właśnie państwowość, jakby tego nie uznają, wszystko negują i właściwie w taki anarchiczny sposób doprowadzają do destrukcji też jakby mentalności naszego społeczeństwa. I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję z naszymi gośćmi. Widzimy się, drodzy państwo, po przerwie. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Zostańcie z nami.